Witam Państwa, Mateusz Kulski. Startujemy z obserwatorem. Którędy będzie przebiegała i jak długa będzie obwodnica Słupska i Kobelnicy w kierunku Ustki? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała trzy warianty przebiegu tej trasy. Mieszkańcy gmin Słupski i Kobelnicy mają jeszcze kilka dni, by wziąć udział w konsultacjach dotyczących tej inwestycji. Obwodnica Słupska i Kobelnicy przebiegać będzie w ciągu drogi krajowej nr 21, która prowadzi do Ustki. Początek planowanej drogi zlokalizowany jest na istniejącej już południowej obwodnicy Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6. Obwodnica kończyć się będzie w Bydlinie. Nowa droga ma odciążyć Słupski i Kobelnicę od ruchu tranzytowego nad morze i w głąb kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała ostatecznie trzy warianty przebiegu nowej trasy. Dwa zachodnie i jeden wschodni. W dwóch pierwszych trasa zaczynałaby się na węźle Słupsk-Zachód, w trzecim na węźle Redzikowo. W zależności od wariantu obwodnica liczyłaby od 8,5 do prawie 15,5 km. Mieszkańcy zachodniej części Słupska oraz kilkunastu miejscowości z gmin Słupski i Kobelnica mogą do najbliższego poniedziałku wziąć udział w konsultacjach i wybrać jeden z trzech wariantów przebiegu obwodnicy. Drug formularza konsultacyjnego znaleźć można na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a skan dokumentu można wysłać mailem na adres sekretariat dansk, małpa, gd, .gov .pl z dopiskiem konsultacje społeczne obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21. Uwagi można również zgłaszać telefonicznie pod numerem 58 511 2405. Obwodnica ma powstać do 2030 roku i zrealizowana ma być w ramach rządowego programu 100 obwodnic. 10 lat istnieje w Słupsku Fundacja Progresja, która pomaga osobom niepełnosprawnym i starszym. Niebawem osoby potrzebujące będą mogły liczyć na pomoc i sprzęt, które poprawi ich komfort i bezpieczeństwo w domu. W Słupsku mieszka 13 tysięcy osób niepełnosprawnych. Każdego roku 4 tysiące z nich korzysta z pomocy Fundacji Progresja. Tam na niepełnosprawnych i seniorów czekają animatorzy, asystenci. Tam również można uczestniczyć w szkoleniach i skorzystać z opieki wytchnieniowej, a nawet skontaktować się z potencjalnym pracodawcą. A wszystko za darmo. Mamy specjalistów do spraw doradztwa i informacji, mamy bezpłatnych, bezpłatne poradnictwo psychologiczne, radcy prawnego, także naprawdę codziennie mnóstwo osób nas odwiedza, czy to przez telefon, dzwoniąc, czy to osobiście, także cały czas. Tylko jak osoba do nas przyjdzie i będzie wymagała takiego wsparcia, to otrzyma u nas kompleksowe wsparcie przede wszystkim, bo u nas od informacji aż po pomoc w wypełnianiu wniosków, poradnictwo psychologiczne, prawne i asystenci osób niepełnosprawnych. Fundacja Progresja wspólnie z miastem realizuje program Opaski Bezpieczeństwa, ale wkrótce podopieczni fundacji będą mogli liczyć na więcej udogodnień technicznych, które nie tylko poprawią ich bezpieczeństwo, ale również komfort życia. W najbliższej przyszłości chcemy ruszyć z usługą inteligentnego asystenta dla seniorów dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście. I tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju czujnikach, automatyce, aplikacjach na telefon, które sprawią, że beneficjenci będą bezpieczniejsi, ale też ich rodziny będą miały większy kontakt z nimi w czasie, w czasie właśnie na przykład chociażby powrotu ze szpitala. Od niedawna siedziba progresji mieści się przy ulicy do 24. To pomieszczenie miejskie, które fundacja zaadaptowała na swoje potrzeby. Remont kosztował 200 tysięcy złotych. Więcej o działalności i planach fundacji Progresja w magazynie Okiem Obserwatora, tuż po serwisie. Zmieniamy temat. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Konarskiego. Prace potrwają niemal do końca roku. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zmieniły się również trasy kilku linii autobusowych w okolicy Osiedla Batorego. Na ulicy Konarskiego w Słupsku przebudowany zostanie cały liczący ponad pół kilometra odcinek drogi. Powstaną też nowe zjazdy. Wybudowane będą drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe i chodniki. Przebudowane zostaną również dwa dotychczasowe przejścia dla pieszych. Ponadto wyznaczone zostaną dwa kolejne przejścia. Przy wszystkich pojawi się oświetlenie. Po jednej stronie jezdni wyznaczone zostaną miejsca postojowe. Ponadto wybudowana lub przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Prace drogowe oznaczają konieczność zmiany trasy kilku linii autobusowych. Objazdy wyznaczono dla linii numer 2, 8, 9, 19 i 28. Ponieważ przystanki przy ulicy Konarskiego nie będą funkcjonować, głównym przystankiem zastępczym będzie przystanek Rejtana po stronie ogródków działkowych. Przystanki Rejtana oraz 3 maja wazów na czas remontu zmieniły charakter z warunkowych na stałe. Pasażerowie powinni uważać, do jakiego autobusu wsiadają, bowiem przystanki 3 maja Wazów, 3 maja Rejtana i Rejtana podczas przebudowy ulicy Konarskiego będą obsługiwane dwukierunkowo. Remont potrwa do końca roku i kosztować będzie około 3 milionów 200 tysięcy złotych. Połowa pieniędzy na tę inwestycję pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzieci z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaprezentowały koleżankom i kolegom swoje pasje, talenty i kreatywność. Wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki. Święto obchodzone jest 15 września w ponad 100 krajach świata. Tego dnia dzieci i młodzież pokazują swoim rówieśnikom, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, że pracą, próbami i treningami mogą osiągnąć wszystko, co chcą i mogą spełniać marzenia. Dzisiaj w szkole przez cały dzień robimy różnego rodzaju akcje, a jedną z głównych imprez jest właśnie przegląd STO Talent Show, w czasie którego nasze dzieci mają szansę zaprezentować swoje talenty. Niektóre zaśpiewają, inne zatańczą, jeszcze inne zaprezentują jakąś akrobację albo pokażą jakieś inne ćwiczenie, opowiedzą żarty, po prostu to w czym są dobre, to o czym się interesują, to co im po prostu się podoba. Najmłodsi uczniowie STO opowiadali w klasach o swoich zainteresowaniach, m.in. motoryzacyjnych. Były też plenerowe występy wokalne, pokazy judo i gimnastyki artystycznej, a nawet układanie kostki Rubika na czas. Swoje umiejętności zaprezentowali także młodzi piłkarze. Jaka jest Wasza największa pasja? Piłka nożna, piłka nożna, piłka nożna. Piłka nożna. Gracie w jednym klubie? Tak. tak. Dlaczego piłka nożna? No bo yy, lubimy szłać gole, lubimy kiwać, yy, lubimy... No bo nam się piłka nożna podoba. Ja, ja mam coś takiego, że kiedyś jak już miałam z latka, to chyba wtedy oglądałam bo cztery, coś takiego. Lubimy jeździć na turnieje, lubimy grać w mecze. Ja. Międzynarodowy Dzień Kropki świętowany jest od 2008 roku. Inspiracją do jego ustanowienia była książka The Dot, czyli Kropka, Petera Reynoldsa. Główna bohaterka, kilkuletnia dziewczynka, dzięki malutkiej kropce uwierzyła w swoje możliwości. Słupska pisarka Agata Marzec otrzymała główną nagrodę przyznaną przez samorząd województwa świętokrzyskiego na ogólnopolskim konkursie na opowiadanie imienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Zwycięstwo w Kielcach przyniosło jej opowiadanie pod tytułem Trendowata. To pierwsza główna wygrana Agaty Marzec w ogólnopolskim konkursie literackim. Słupska pisarka pokonała autorów 360 prac. O czym jest opowiadanie Trendowata? Trendowata to Syryjka, która przybywa do Polski podczas tej pierwszej fali, kiedy przyjmowaliśmy uchodźców i próbuje się odnaleźć, tworząc sobie wieże, czyli nowy dom, który będzie bezpieczny, bo takiej o Polsce opowiadano, że tu na pewno udaje się znaleźć jej i jej córkom szczęśliwe życie, nowe życie. Jednak rzeczywistość okazuje się brutalna. Syryjka. Zostaje zgwałcona przez e, mieszkańców wsi, którzy potem tkwią w zmowie milczenia, chronią ich nawet ich kobiety. E, I po księżniczce, w cudzysłowie, która stworzyła sobie swoją wieżę, pozostaje tylko warkocz. Jej dom spłonął. Agata Marzec z czytelnikami spotka się 8 października w klubu księgarni Cepelin, gdzie promować będzie swój najnowszy tomik wierszy, pan Demiurg. W zamku książąt pomorskich w Słupsku ponownie można oglądać wszystkie wystawy stałe. Po kilku miesiącach remontu oddane zostało dla zwiedzających pierwsze piętro zamku z wystawą Sztuka dawna pomorza od XIV do XVIII wieku. Ta część muzeum nieczynna była od maja, bowiem trwały tam prace remontowe. W ciągu czterech miesięcy ekipy odświeżyły wszystkie pomieszczenia na tej kondygnacji, odmalowały ściany, wymieniły częściowo oświetlenie, odnowiły również podłogę. Wystawa nie jest zmieniona, ale zostały zmienione na wystawie podpisy. Są polsko-niemieckie i podpisy zostały uzupełnione, są szersze, prawda? Więcej można się dowiedzieć o danym obiekcie, eksponacie. Same eksponaty kilka ostatnich miesięcy spędziły w muzealnych pracowniach konserwatorskich. One również zostały zabezpieczone i odświeżone. Konserwacja objęła zarówno meble, jak i inne obiekty drewniane i eksponaty metalowe, głównie wykonane z cyny, ceramiczne oraz gobeliny. To już ostatnia prosta, jeżeli chodzi o głosowanie w usteckim budżecie obywatelskim. Mieszkańcy wybierają spośród sześciu projektów, które zgłosili ustrzanie. Do podziału jest pół miliona złotych. O pieniądze z puli usteckiego budżetu obywatelskiego ubiega się sześć projektów po trzy w każdej z kategorii. W ramach projektów inwestycyjnych o wsparcie walczą takie pomysły mieszkańców jak szkoła na dwóch kołach, czyli budowa wiatrowerowych przy szkołach podstawowych, budowa placu zabaw i wypoczynku w ramach projektu Odpocznij przy lesie oraz mural przy ulicy krótkiej w pobliżu targowiska. Natomiast projekty społeczne to impreza hip-hop na fali, zajęcia pod nazwą Szkoła usteckich syren, czyli nauka pływania w monopłetwie oraz praktyczne warsztaty z graffiti. Swoje głosy można oddawać poprzez internet i portal budżetu obywatelskiego ustkawybiera.pl Głosy można także oddawać tradycyjnie w punktach głosowania, czyli w Urzędzie Miasta w Ustce, w Bibliotece Miejskiej, w Szkole Podstawowej nr 1, a także w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy Ulicy Wiejskiej. Wszystkie działają od poniedziałku do piątku. A dodatkowo w sobotę pracuje punkt w bibliotece, a w Centrum Handlowym Marina i przy Sklepie Biedronka na zachodzie stoją nasze koleżanki z kartami do głosowania, z urnami, z ulotkami, w których znajdziecie Państwo więcej informacji o tych projektach. I można w ten sposób także swój głos oddać serdecznie do tego zachęcamy. Głosować może każdy ustrzanin, niezależnie od wieku. Jedna osoba może oddać w sumie dwa głosy po jednym w każdej kategorii zgłoszonych projektów. Głosowanie trwa tylko do 20 września. Newsem na temat usteckiego budżetu obywatelskiego kończymy dzisiejszy serwis informacyjny, a na jutrzejsze zapraszam w imieniu Małgorzaty Maciejuk. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się za tydzień.